Witam Was, kochani, spod restauracji Champions w warszawskim hotelu Marriott. Niestety restauracja jest chwilowo zamknięta, bar też nieczynny, być może później otworzą. Także rozmawiamy sprzed wejścia do znanej tutaj warszawskiej sportowej restauracji. Wczoraj miał miejsce taki przykry incydent podczas meczu na stadionie w Kopenhadze Ernsta Happela, kiedy to zawodnik drużyny duńskiej Eriksen był reanimowany podczas zawodów na płycie boiska, doznał zatrzymania akcji serca. Był to incydent taki, który wzbudził przerażenie wśród oglądających niewątpliwie i było zagrożenie śmierci zawodnika. Dzisiaj wiadomo, że jest w szpitalu pod opieką, jego stan stabilny, zdrowiu nie zagraża jakieś niebezpieczeństwo z tego, co ostatnio donoszą. Natomiast to, czy powróci do uprawiania sportu czynnego, zawodowego, to już jest dziś drugorzędną sprawą. Zdrowie zawodnika jest najważniejsze. Na myśl natomiast przychodzi cytat angielskiego trenera, który zasłynął z wielu takich cytatów na temat futbolu, piłki nożnej. Jeden z nich chciałem przytoczyć tutaj, natomiast to jest ten mój taki, który zapamiętałem najbardziej, dosyć znany cytat. Jeżeli komuś się wydaje, że piłka nożna, futbol, to jest sprawa życia i śmierci, absolutnie jest w błędzie, gdyż jest to coś znacznie poważniejszego. I na dowód tego był ten wczorajszy przypadek, dramatyczne sytuacje rozgrywały się na boisku, kiedy reanimowano właśnie Eriksena, tego zawodnika, piłkarza drużyny duńskiej w meczu z Finlandią. Kiedy umiera właśnie, czy dozna jakiegoś wypadku, osoba ze świata sportu, znana, słynna, czy to celebryta, czy muzyk, kiedy odchodzi, jest o tym głośno, dużo się o tym mówi, jest duże współczucie, żal, smutek. Natomiast mniej wiadomo, mówi się o takich ludziach jak między innymi ja, szarym człowieku, aczkolwiek coraz bardziej rozpoznawalnym niewątpliwie, ale to nie są tematy tak jakby dzisiaj do żartów, bo sprawa wczorajsza naprawdę też bardzo refleksyjna i do takich rzeczy wyższych jak życie, śmierć, także każda chwila jest cenna i nigdy nie wiadomo, kiedy może coś się wydarzyć. Chciałem tutaj jako fan piłki, bo dzisiaj nas czekają w ogóle super dwa mecze, jako że jest to kanał głównie dla statystów i tematy statystyczne gdzieś tam podejmujący głównie, to tych jakichś tam odniesień nie zabraknie. Stąd też moja koszulka dzisiaj, czart PRL-u w nawiązaniu do Jureczka z kuchni serialu. Jaki to był tytuł? Wesela z piekła rodem. On tam gra stałą rolę kucharza na kuchni. Jest to lider formacji TZT Xenia. Od dziesiątek lat już bardzo, bardzo znana postać gdzieś w świecie muzycznym też. Także zachęcam do słuchania Xeny. Nawet dwa krótkie filmiki sprzed kilku lat, jak zakładałem kanał, gdzieś tam jeszcze są. Można sobie obejrzeć live'ik. Cytat z książki Nika Chorobiego, Futbolowa gorączka, bardzo mi bliska pozycja dotycząca spojrzenia na futbol z perspektywy fana futbolu, w tym wypadku akurat fana Arsenalu, że jako dziadek to muszę zdjąć niestety okulary, żeby to przeczytać. A jest to, polecam tą książkę, krótka, ale w sposób taki przystępny napisana. To dotyczy się naprawdę wielkiego fana. I cytat taki z jednego z rozdziału właśnie, nie spodziewałem się, nawet nie pamiętam, jaki to jest tytuł. Kwestia życia i śmierci odnośnie tego cytatu. Pisze autor, kibic Arsenalu: martwi mnie perspektywa śmierci w trakcie sezonu, ale rzecz jasna, istnieje olbrzymie prawdopodobieństwo, że faktycznie umrę gdzieś pomiędzy sierpniem a majem. Dlatego między sierpniem a majem to jest to czas, kiedy rozgrywki się zaczynają w Anglii. W sierpniu kończą w maju, przed finałem Ligi Mistrzów zawsze. We wszystkich krajach kończą się te rozgrywki. I właśnie dużo takich
refleksji po tym wczorajszym wydarzeniu. Dzisiaj chciałem zachęcić głównie kibiców do oglądania meczu na Wembley. Gra Anglia z Chorwacją, także to Wembley, jedna ze świątyń futbolu światowych, fajne wydarzenie. No a wieczorem Holandia na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie. Oj, ale kogo podejmie, to chwilowo wstyd mi się zrobiło, bo nie pamiętam. A Ukrainę, czyli drużynę narodową mojego mianowanego wczoraj sekretarza Majka Perebina, który pełni ją tymczasowo, gdyż został on na razie jeszcze nie zaakceptowany przez obu naszych fanów i naszych subskrybentów na kanale. Także wczoraj rzuciliśmy taki live, także przedstawił się w kilku słowach. I we wcześniejszym wejściu też odniósł się do takiego tematu, który tam poruszyłem, czy w ogóle telewizja Remba TV jest potrzebna i czy w ogóle ma sens jest prowadzenie takiego kanału. Oczywiście było to pytanie retoryczne, to nie muszę o tym mówić, ale bardzo ciekawie opowiedział i w ogóle zachęcam do subskrypcji, żeby gdzieś ten nasz kanał był poznawany przez inne osoby, które jeszcze u nas nie są na grupę do wejścia. Grupa działa jak na tydzień, od kiedy powstała, naprawdę prężnie, dużo jest odwiedzeń stron, no, dużo fajnych zdjęć przesłaliście, taką mam swoistą bazę danych statystów i niedługo wypływacie na szerokie wody poprzez naszą telewizję i nasz kanał, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Na koniec jeszcze taki mały quizik, będzie nagroda, ale o tej nagrodzie, bo ona już, ja wiem jaka jest, jest wizytówka Remba TV, moja akredytacja dziennikarska w postaci własnoręcznie zrobionej takiej. I kto rozszyfruje, a później napisze tutaj ten numer, który podaje pod nazwą naszej stacji, ten dostanie naprawdę atrakcyjną, cenną nagrodę. Natomiast powiem, że naprawdę warto. No to nie jest trudne chyba, nie? Ja to wiem, o co tutaj chodzi mniej więcej. Myślę, że każdy to szybko rozpozna. Także to taka mała zagadka z niespodzianką, nagrodą później na koniec. No więc tyle na razie na to pierwsze nasze spotkanie dzisiaj. Jeszcze raz zachęcam do mówienia o naszej telewizji, naszym kanale, naszej grupie. Bądźmy razem i pamiętajcie, że tworzymy razem tę telewizję. Wszyscy. Także pozdrawiam serdecznie, życząc miłej niedzieli. Wypoczywajcie, bawcie się dobrze. O, tradycyjnie już, jeżeli przychodzą wolne dni, ludzie pracujący, lud stolicy, kiedy ma dwa dni wolne, są one tak jakby charakterystyczne, wtedy następuje załamanie pogody, słońce gdzieś się chowa. No ale to już tradycyjnie, chyba każdy się przyzwyczaił. Też ten, kto jedzie na urlop, liczy na ładną pogodę. No a później jedzie nad morze i jest jesienno-zimowa atmosfera, aura. No i zamiast kupować sobie lody na patyku, kupuje sobie jakiś kocyk, żeby się ogrzać i chowa się w ciepełku. I spod warszawskiego hotelu Marriott żegna wasz zawsze i wszędzie dyrektor. Bawcie się dobrze, wypoczywajcie i czekam na sygnały.